Co zrobić, kiedy człowiek nie ma co robić? O, ale górnolotna metafora. Witam Was z Madrytu, Parque del Retiro, w centrum stolicy Hiszpanii. Przyjeżdżając tutaj zupełnie nie spodziewałem się, że nakręcę film o parku. Mówię Wam szczerze, naprawdę absolutnie nie planowałem tego, żeby tutaj spędzić tak mnóstwo czasu, ale jest tak pięknie, że wydaje mi się, że żeby być z Wami w 100% szczerym i rzetelnym, musiałem Wam to pokazać, bo jest to miejsce zupełnie unikatowe i wartościowe. Spędzanie tutaj czasu to jest właściwie gratka. Trzeba złamać tamę. A co? No już. Wiecie, to też nie jest tak, że my nie powinniśmy patrzeć na to z, powiedzmy, z takiej strony egoistycznej, że gdzieś w Europie jest lepiej, że wystarczy pojechać, nie wiem, do Hiszpanii i oglądać jakieś tam piękne parki, piękną architekturę i tak dalej, bo przecież tego również bardzo wiele mamy w Polsce. Nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć Ogród Krasiński w Warszawie, który jest po prostu miejscem wybitnym. Tak samo jak Łazienki Królewskie. Oczywiście możemy też wymieniać Park Güell w Barcelonie, czy Parque del Retiro tutaj w Madrycie. Natomiast no ja akurat podaję te przykłady, bo Hiszpania jest mi bardzo bliska i ta kultura, i sposób bycia, i jedzenie, i spędzanie wolnego czasu, i taka swoboda, i może jakieś takie poczucie własnej wartości, taki większy luz. Oczywiście jest to naprawdę fajne, jest to zauważalne w codziennym życiu, w codziennym kontakcie z tymi ludźmi. Natomiast warto pamiętać o tym, że Polska jest również fantastycznym krajem. Myślałem, że się nie nagrywa. Jest również fantastycznym krajem, który ma w sobie tyle tajemnic, których naprawdę my wszyscy pewnie nie zdołamy poznać przez całość naszego życia. Więc jeżeli byśmy nawet przez całe życie skupiali się na podróżowaniu po Polsce i odkrywaniu tych tajemnic naszego kraju, to również mogłoby być to w pewnym stopniu skomplikowane i bardzo możliwe, że nie do zrobienia. Po prostu w takiej stuprocentowej skali, jak moglibyśmy to sobie wyobrazić. Powierzchnia tego parku to raptem tylko 120 hektarów, więc właściwie co to jest? Chodzę i cały czas widzę jakieś inne miejsca, więc jeszcze przez te 2 godziny nie udało mi się go przejść w całości. Ja też muszę być z Wami szczery, że jakoś się bardzo szybko tutaj nie poruszam. Właściwie eksploruję to miejsce, naprawdę warto tutaj spędzać czas. Sam park to on został otwarty dla mieszkańców Madrytu dopiero w 1800 roku. Wcześniej mogła korzystać tylko z niego rodzina królewska, gdzie odbywały się tutaj jakieś różne pokazy teatralne w zupełnie zamkniętym gronie i tak zwane walki byków, czyli hiszpańska corrida. Park posiada również własny zbiornik wodny, nazwany jeziorem. Nie jest to tak duże, ale to jest... nazywa się Estanque. Natomiast również było to wówczas wybudowane, gdzie tutaj mieszkańcy Madrytu spędzają wolny czas, pływając na łódkach.
na przykład, a to wszystko obserwuje król Alfons XII. To tam nade mną, zobaczcie. Ale ten pomnik i ta kolumnada, która tutaj jest przy tym jeziorze, ona powstała dopiero w 1922 roku, więc jednak minęło ponad ładnych kilkanaście dekad, zanim to powstało, ale wygląda to naprawdę imponująco. Nie dziwię się, że to miejsce jest tak popularne i ludziom się po prostu chce tu przychodzić, bo jest mega energia i spokój. Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control. Everything is real. So hit me. Ale przecież nie przyleciałem do Madrytu po to, żeby chodzić po parku. No, nie oszukujmy się. Głównym celem są derby Madrytu. Chciałem to pokazać w jakiś fajny sposób, ale panu z ochrony nie spodobała się moja kamera. I miałem tylko 20 minut na to przed meczem, żeby jeszcze znaleźć jakąś dobrą duszę, która mi to przechowa. Na szczęście udało się gdzieś to zrobić przy... tutaj w jakiejś małej restauracji. Miła pani mi to przechowała. Ale przygotowałem trochę nagrań po kryjomu, więc kilka rzeczy wam pokażę, ale nie będzie to jakieś rewelacyjne w każdym razie. Ale generalnie to nie ma powodów do obrażania się, bo jeżeli tak ma wyglądać bezpieczeństwo na stadionach, no to okej, przyklaskujemy temu, jeżeli są jakieś wątpliwości. Mimo to, że no, ta kamera wyglądała trochę podejrzanie, ale pan na początku stwierdził, że to może przez mikrofon, a to może przez coś. Powiedziałem, że nie mogę zabrać, że nie muszę zabierać ze sobą mikrofonu, to jednak powiedział nie, to jednak kamera odpada, więc myślę, że po prostu nie wiedzieli, co to do końca jest. Bernabeu odhaczony, chciałoby się powiedzieć, że można umierać, ale nie, chcemy więcej. Też muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że dokument o Czerkawskim już jest dawno gotowy, natomiast jedna z telewizji chce go pokazać, stąd są pewne rzeczy jakieś tam komplikujące jeszcze wcześniejszą publikację, więc jeżeli uda się to dograć, to będzie gdzieś tam pokazany, na pewno też będzie u mnie, a niedługo słyszymy się z Norwegii, gdzie lecę z moim przyjacielem do Tromso. To jest bardzo, bardzo na północ, wyżej od Grenlandii. Tam będziemy polować na zorze polarne. Na zorze polarne. Na zorze polarne. To co? Hasta luego.